No dawaj. Jezu, jaki przypał. Mam iść samo? Siema, jestem Marek. Ostatnio kamerzysta bardzo się nade mną znęcał w filmie, w którym widzowie z Instagrama decydowali o moim całym dniu. Więc ja dzisiaj zrobię to samo kamerzyście, bo dzisiaj wy widzowie będziecie decydowali o całym dniu kamerzysty. Będziemy robili ankiety na Instagramie, będziecie mogli wybrać dwie opcje. Albo to, albo to. W każdym razie jestem właśnie przed szową kamerzysty, jak widzicie. Zawołam sobie kamerzystę i przywita się z wami po prostu i w ogóle spytamy się, czy się zgadza na takie coś. Jak się nie zgadza, to zastosujemy wobec niego bardziej drastyczne środki, także i tak się zgodzi. Kamerzysta, chodź! Krzyś! Chodź, psie! Także słuchajcie, to jest kamerzysta. Słyszałeś, o czym mówiłem przed chwilą, czy spałeś? Nie no, siedziałem sobie, słuchałem. I co? No mogę się zgodzić na to, jak ja problem w tym niby widzę. Ty masz swojego Instagrama, nie? No mam. No to będę dodawał na twojego Instagrama. I pierwsze pytanie, wiesz jakie będzie? No jakie? A jakie ja wczoraj miałem? No, czy masz się ubrać zajebiście, czy słabo? No właśnie. Także, tak jak słyszeliście, zaraz dodam Instastory na Instagrama kamerzysty i spytam się was, jak kamerzysta ma się ubrać. I za 10 minut zobaczymy, jaki będzie werdykt. Ty do szopy. Chowaj się szybko. Nie, chcę mi się. No chowaj się. No do szopy się. Chowaj. Nie, Marek, na razie nie decydujesz o tym, co robisz. Dobra, wal się. Nagram sobie i będę słyszał o tym, jaki jestem chamski. Dobra, więc pierwsze pytanie. Jak kamerzysta ma się dzisiaj ubrać? Zajebiście, czy jak wieśniak? Tak jak ja wczoraj. Bez różnicy. W sumie teraz wyglądasz okropnie. Także, no w każdym razie głosujcie, tak? Po 10 minutach zadecydowaliście, aby kamerzysta ubrał się dobrze. Więc ubierasz się, czy co? Ale nie mam w co się ubrać. To znaczy? No to ty chciałeś robić ten dzień, ja nie mam rzeczy. No to ubierz się. Ale w co? Jak ja nie mam rzeczy? Musisz mi dać jakieś rzeczy. Jak mam ci dać? No te może twoje niewyprane. W sensie... No to idź sobie, weź. Co ja jestem? Idź do ciebie i no idź, rzeczy? Tylko mi nic nie ukradnij. Masz wziąć tylko te brudne. Dobra, no to zaraz jestem. To idź. Tak średnio ci się to udało, bo nie, dalej jak gówno wyglądasz. Co? Ty po prostu taki jesteś. Jesteś po prostu przykrym człowiekiem i zawsze będziesz wyglądał jak gówno, także nie wiem, czy to zaliczamy. No, zaliczamy, zaliczamy. W każdym razie, jakie kolejne wyzwanie, bo zaczynamy się ten dzień podobać. Chcesz się palić? No, mogę zapalić. Dobra, no to spytam się ich teraz, czy masz zapalić jednego, czy 10 na raz. 10? Tak. Nie no, 10. Ja tak. Decyduję o tym, jakie pytania zadajemy. No dobra, no ale i teraz pytam się ich, Marek. Czy masz zapalić 10 na raz, ale i oni dobra. Na pewno wybiorą 10 na raz, bo ostatnio no, okazali okay, się hamami. No i tyle. Ale 10 nawet nie dam rady odpalić, może 5. 10. A nie no da spalić tyle. To 6. No dobra, nie będzie 6. To pytam się, czy masz spalić 6 ślubów na raz. No dobra, okej. Okay. To za 10 minut wracamy. Dobra, więc kamerzysta już się ubrał i tak wygląda jak gówno, ale to nieważne. W każdym razie teraz kamerzyście chyba zachciały się palić papierosów, więc powiedzcie, czy ma spalić jednego, czy 6 na raz. Głosujcie. Powiem ci, kamerzysta, że ty masz takie szczęście, że to jest po prostu hit. Co, ile wybrali? 6? 52% zagłosowało, żebyś spalił jednego, a 48% żebyś zapalił 6. No nie denerwuj się. Ja już myślałem, że zagłosują na te 6. Chamstwo. Coś czuję, że będzie udany dzień dzisiaj, Marku. No nie wiem, ja powymyślam coś ciekawego. Zrobię tak, żebyś na pewno musiał zrobić coś. Co? No to wymyśl coś, no. No to wymyślę. No to wymyśl. Dopiero zaczynamy, spokojnie, kamerzysta. Jeszcze zobaczysz, jak będziesz miał przesrane dzisiaj. Ja się podelektuję papieroskiem, ale widzę, że już ci żyłka skacze, Marek, od zdenerwowania. Dobra, zamknij ryj. W każdym razie teraz będzie kolejne pytanie. Zadam je. No. Za chwilę się dowiesz. Słuchajcie, niedawno kamerzysta do szopy przyniósł sobie taki telewizor. Tak, to jest telewizor. Ale w każdym razie pytanie do was. Czy kamerzysta ma zniszczyć ten telewizor? Zacznijmy być dla niego chociaż trochę chamscy, tak? Mam nadzieję, że zagłosujecie. Wczoraj kazaliście mi wykąpać się w morzu przy temperaturze 5 stopni. Kazaliście mi wejść do śmietnika. I co? I nie będziecie w ogóle chamscy dla kamerzysty? Nikt nie chce głosować na to, żeby zniszczył ten telewizor. No to jest po prostu chamstwo. Jak ja bym takie coś dodał u siebie na filmie, to bym musiał zniszczyć wszystkie swoje telewizory. A co? Kim on jest? No kim on jest, że głosujecie tak? Zajebistych mam widzów, co? No jesteś po prostu nikim. Ja tego nie rozumiem. Dla mnie byli chamscy wczoraj, a teraz co się dzieje? No trudno. Ja naprawdę tego nie rozumiem. O co tutaj dewaguje. W tym wszystkim chodzi? No mnie to już zaczyna irytować, kamerzysta. No co ja mam ci dać za pytania? No nie wiem, wymyśl coś. Może no. Coś, nawet ci mogę podpowiedzieć, możesz wymyślić dwie chamskie rzeczy i będą musieli coś wybrać. Chyba, że będzie po 50%. No dobra, to teraz pomyślę i dodam kolejne Instastory. Ale miałem nadzieję, że zniszczymy już mu ten telewizor. No ale cóż, chamstwo z waszej strony. Skoro zamierzacie robić mi na przekór i nie chcecie być chamscy dla kamerzysty, no to będę musiał zastosować inną technikę. W każdym razie pytanie jest takie, kamerzysta ma zjeść liście, czy kamerzysta ma zjeść trawę? Głosujcie.
Dobra, żryj trawę. Mogłem ci o tym nie mówić, nie? O czym? No, że nie pozostawisz im wyboru, żeby mnie dojechali. Dobra, to dawaj, jedz. I tak bym to zrobił, bo miałem to już w planach. Jedz. Na pewno. Nie jesteś na tyle inteligentny. Ja? Skoro ty taki coś wymyśliłeś, to ja na pewno bym wymyślił, więc o czym ty gadasz? Tylko chciałem na początku łagodnie, bo chciałem ich sprawdzić. To jedz. No jedz i mów, że smaczne. I mów, że smaczne. Nie, nie muszę mówić, że mów! Nie muszę mówić. Mam się ich spytać? No to spytaj się. Dobra, już nagrywam. To przestań jeszcze na chwilę. Albo nie, jest dalej, a ja się spytam. Kamerzysta właśnie konsumował trawę i pytanie jest takie: czy kamerzysta ma mówić, że trawa jest smaczna, czy ma mówić, że jest niedobra? Dobra, to ty mów sobie, że jest smaczna. Dlaczego mam mówić, że jest smaczna? No pewnie tak zagłosowali. No to sprawdź, czy tak zagłosowali. No na pewno, no. No sprawdź. No bez przesady. Co za różnicę komu robi, czy będziesz mówił tak, czy będziesz mówił tak. A mi to sprawi satysfakcję przynajmniej. Sprawdź. Aha. Co to ma być? Na co zagłosowali? Na co zagłosowali? No na to, że jest niedobra. No bo jest niedobra, no to... No ale co im za różnicę robi? No to już jest przegięcie. Co za różnicę im robi to, czy będziesz mówił, że jest dobra, czy niedobra? Wywal ten telefon. Ty będziesz teraz nagrywał. Albo oddaj. Ja będę nagrywał. Będę dla ciebie tak chamski teraz. Skoro oni nawet nie chcą, żebyś mówił, że trawa jest smaczna, no to ja już ich nie rozumiem. Masz przesrany dzisiaj, kamerzysta. Za swoich widzów. I żryj tą trawę. Szybciej. No jem. Daj mi spokój. No to żryj szybciej. Patrz, urwę ci nawet. Masz, żryj, to wszystko. No jedz, na raz. No. Jedz, żryj, dobra? Nie. No właśnie, w tym problem. Dobra, to ja spytam się ich o kolejną rzecz. Jesteś gotowy? Jestem. Dobra, słuchajcie teraz, jaki ja jestem dobroduszny. Pytanie jest takie: czy zaobserwujecie mnie na Instagramie? Mój Instagram nazywa się Kruszwil. Jeżeli dam kamerzyście 5000 zł. Nie chcę swoich pieniędzy, Marek. Głosujcie. Nieważne. Dobra, więc zadecydowaliście. Kamerzysta, proszę. Pokaż do kamery. Mam przeliczyć, czy co? Jest tutaj 5000 zł. Jest. No. A umowa była taka, że jeżeli wręczę kamerzyście 5000 zł, to wy zaobserwujecie mojego Instagrama. Także tutaj wyświetli wam się nazwa, w opisie będziecie mieli nazwę i generalnie nazwa mojego Instagrama to po prostu Kruszwil, więc wpadajcie tam i obserwujcie, bo się zobowiązaliście. Teraz mam dla was kolejne pytanie. Kamerzysta, wiesz, jak to będzie pytanie? W jaki sposób chcesz mi podziękować? Czy zrobisz to dobrowolnie? Mam się ich pytać? No ale przecież to było takie wyzwanie. Podziękujesz mi za te 5000 dobrowolnie, czy mam się spytać, w jaki sposób masz to zrobić? Nie, nie podziękuję ci, bo takie było wyzwanie. Dobra, to zadajemy teraz pytanie na Instastory. W jaki sposób kamerzysta ma mi podziękować za 5000? Kamerzysta właśnie dostał ode mnie 5000 zł i teraz mam do was kolejne pytanie. W jaki sposób ma mi podziękować za te pieniądze? Czy ma podziękować mi na kolanach, czy ma podziękować normalnie? Mam nadzieję, że wiecie, co wybrać. W końcu ja jestem teraz ten dobry. Znowu wybrali tą gorszą opcję. Czyli? Masz mi podziękować normalnie. Chamstwo, co? Czy ja wiem? Chamstwo z waszej strony. Takiego chamstwa, co ja dawno nie widziałem. No to dziękuję, Marku. No na kolana. Nie. Dla mnie normalnie to jest na kolanach. Nie. No kamerzysta, dawaj. Nie. Czekamy wszyscy. Ja zajebistych widzów nic nie zrobisz, Marek. Dla mnie normalnie jest na kolanach, więc... Ale ja ci nie podziękuję na kolanach. Taka była umowa. Nie, to nie była taka umowa, zmieniać... No to dziękuj. No dziękuję, no. Dobra. No to teraz kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Czy kamerzysta ma mi oddać 5000 zł, które przed chwilą ode mnie dostał? Ale o co chodzi? Wybrali tak, masz mi oddać. Nie wierzę, dawaj, pokaż, dawaj, pokaż, dawaj, pokaż telefon, nie wierzę ci, że wybrali tak. Mogę ci pokazać, nie ma problemu. No przecież to jest oszustwo, przecież dałeś tylko tak i tak. Widzisz, kamerzysta, kasa dla mnie. No, no to dawaj. To jest oszustwo, Marek. To nie jest oszustwo, dawaj. Skoro widzowie byli dla mnie chamscy, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. No ale no jak, no jak dałeś tylko tak i tak opcję. Słuchaj, kamerzysta, jakoś trzeba sobie w życiu radzić. Dawaj kasę. No dawaj. I oddaj telefon, zaraz zadaję im kolejne pytanie. Także pieniążki wróciły do mnie, no a kamerzysta jest teraz smutny. A jego smutek sprawia mi taką radość. O, czuję się wyśmienicie teraz. Ale to jest oszustwo, Marek. Czy kamerzysta ma się umyć w strumyku? Czy w stawie? Trudno. Pokazał twarz. Wiesz, co wybrali? No wiem, strumyk, no ale ja jestem czysty, bo ja się kąpałem. No, masz się wykąpać. A mogę tylko nogi umyć, czy coś? Czekaj, muszę pomyśleć. Nogi i ręce. Nogi i ręce myj. W sumie tu czysta woda jest w tym strumyku. Myślisz? Myślę. Moim zdaniem brudna, ja bym się w takim czymś nie umył. Ale no co, no wybrali, no to co, nie mogę przecież się oszukać. W sumie ty na co dzień w takim czymś się kąpiesz. Dawaj, dawaj. Nie zawsze to bawi, jak ty się tak kąpiesz, jak wieśniak. Jak takie totalne dno, jak człowiek, który upadł. Wyglądasz teraz jak, no nie wiem, zanim cię poznałem, to nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim zjawiskiem takiego człowieka. No ty serio jesteś powalony na głowę. Nigdy nie widziałem takiego menela.
A ty się tak na co dzień kąpiesz, nie? Jak na co dzień? No a jak się kąpiesz na co dzień? Na co dzień się kąpię normalnie. To znaczy? No to znaczy w stawie. Aha. A dzisiaj jest ekskluzyw. A czyli dla ciebie to jest ekskluzyw, tak? No jest ekskluzyw. To czemu nie przychodzisz tutaj zawsze? To nie pozwalasz mi się tu kąpać. No w sumie, to fakt. Ale mógłbyś sobie ogarnąć inny strumyk, ale ty głupi jesteś. No ale ten strumyk jest najczystszy tutaj w okolicy. To byś się bardziej postarał i znalazł jakiś inny. Ale w każdym razie to i tak jesteś mega głupi. No dobra, dawaj kolejne wyzwanie. No dobra. To muszę pomyśleć i zadam kolejne pytanie. A pytanie jest takie, czy kamerzysta ma wskoczyć na drzewo i udawać małpę, czy może ma iść do Biedronki bez spodni? Głosujcie. Wychodzi na to, że wybraliście Biedronkę, więc teraz musimy tam iść. Oczywiście ja tam nie wejdę, po prostu kamerzysta sobie wejdzie bez spodni. Także widzimy się za chwilę w Biedronce. To co, kamerzysta? Chodzisz? Jesteśmy już przed Biedronką. Jak... Co, ściągnąć spodnie i wejść? No tak, zdejmuj, dawaj. Jest lekki przypał? No co ty, dawaj, wybrali. Było 80% chyba, coś takiego. Naprawdę mam to zrobić? No widzowie tego chcieli. Gdzie ty idziesz? No rozebrać. Do wejścia. Bez spodni, tak? Ale i tak tam idziesz. Już nie będę ściągać już tam. No dawaj. Jezu, jaki przypał. Mam iść z tobą? Starczy? No, wszedłeś, wszedłeś. Tego chcieli. Zadowolony? Jeszcze coś głupiego wymyślisz? Wiesz co? Zastanawiam się, dla kogo było to gorsze. Dla mnie czy dla ciebie? Chyba dla mnie, wiesz? No nie wiem, ja musiałem tam wejść. Musimy iść do domu, muszę prysznic zdjąć, okej? Okay? Dobra? No bo byłem w środku, tak? No dobra. Także pewnie kolejne pytanie będzie do was za jakąś godzinę. Dzisiaj byliście świadkami tego, jak byłem w Biedronce w dodatku bez żadnego skafandra. To było naprawdę ciężkie, ale stwierdziłem, że na potrzeby filmu jednak warto. W każdym razie nie chcę mi się już tego dalej nagrywać, muszę zresztą iść się umyć po tej całej Biedronce. No i to by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie, a nie, to nie ten kanał. Ale zobaczcie poprzednie filmy kamerzysty oraz nie zapomnijcie o subskrypcji na moim kanale. Kamerzysty, nie subskrybujcie, widzimy się już wkrótce, albo kurde. Dobra, do zobaczenia.